Siemano, z tej strony Gorek, dzisiaj ze mną jest Marina, witam. I to jest piąty odcinek serii Play Your Life MTA. I to jest MTV Cribs, pokażemy chatę naszej Maliny. I to jest jego perek, malinowy oczywiście, światełka, oczywiście felgi. To jest ogólnie nowy perek, że nie było Moonclots. Zapraszam. I administracja mu zrobiła krzywdę tutaj, z przodu taka rejka. Ale ogólnie ma ID 30666. Siądę. Zamontowałem sobie specjalne fotele na podgrzewane jądra i teraz są takie wygodne, że no. Lepsze niż winwku, wiesz. To specjalne, na specjalne zamówienie były stare. Przepraszam, to jeszcze raz replay, bo to musi być. Czekaj. Malina. To co, świeżak? Ten wózek. Zapraszam do środka, ja może kiedyś światła zapalę. Mogę wejść? Tak, zapraszam. No, zapraszam, zamknięte. O. A nie, tu czai się tutaj jakie yeti czy co? Otwórz pan. No. To jest przedpokój taki jakby. Do łazienki się pierw nie wchodzi. Pierw się pokazuje, nie wiem co, kuchnię. Tego nie widzicie, tu jest kuchnia. Ja się muszę wozić. No tu jest stereo, jest telewizorek, pozdrawiamy. Mikrofalówka i puszawki. Płatki, daj płatków trochę. Am. Mów do ręki, twarz nie słucha. Tutaj. Tu jest najnowszy. Tutaj wita. Mateusz, oczywiście, mój Mateusz musiał sobie wziąć takie brzydkie. De. Chociaż jest gajem, ale to szczegół. Nie. To jest gimper. Jesteś gimper. Mów do ręki. To jest telewizorek i Xbox. Ogólnie fotele. Dobra, teraz łazienka. Gdzie ty masz w ogóle tej sypialnie? Tu. Pokazać ci jak? Zaraz to zobaczę jak. O tak. Ewentualnie tak. A tak, ten dywan jest latający, nie żeby coś. Nie, w ogóle. Taki swag. Bo wiesz, tutaj mam... Dobra, chodźmy do łazienki. Bo wiesz, tak taką anegdotkę opowiem, że ogólnie Aladdin był, przyniósł mi komiksy i wiesz, zabawiliśmy się. Nieważne. Można się wykąpać? Dobra. Patrz, słuchaj, taśmę mam. Sanepid był. Nice. Wiesz, jak w szkole sanepid był, to i ciepła woda. Rachunek za wodę będzie, pamiętasz? Nie. Więc tak. Tutaj mamy szopę. W szopie nic nie ma, dopiero mam zamiar ogólnie się tutaj wprowadzić. Ja mam zamiar wziąć ten domek tutaj. On ma 3 euro za dzień, pozdro 600. To nie jest mój sandking, od razu mówię. Dokładnie. Myślimy, żeby tutaj zaprosić naszych dwóch znajomych, jakich nieważne. Ogólnie tutaj są takie dwie przyczepy. Opatrzcie moją rączkę, tam, po czuciu. Tak, tam. Czekaj, zmienię lubę na jeden, bo to bieg toczy się. Dwa. Stacja jeden. Te dwie przyczepy są dla naszych kolegów, żeby tutaj zrobić po prostu ten taki znaczek, żeby wynająć domek. Tutaj będzie stodoła. Ogólnie mam zamiar zrobić, że jedna stodoła będzie nasza, jedna znajomych. Jesteś tu, masz tu Moonclotsa, choć pojedziemy gdzieś Moonclotsem. Mam pomysł. Nie, MTV Cribs tylko, zostaw Moonclotsa. A, to miało być MTV... Co, jak ty biegasz? Co ty robisz? Wiem, gdzie skończymy, chodź. No, więc krótki odcineczek, akurat 5 minut będzie, bo niestety nie mam internetu łącza satelitarnego najnowszych. NASA. Tak, niestety. Komputer mam, można powiedzieć, prawie że z NASA, ale... Kukuryku, modern fucker. Nie, ja zaraz zrobię prawdziwe kukuryku. To ty idź na taj... No kurde! Chodź tutaj, się pożegnamy. Ty
ty taki hardcore widzę jesteś trochę. Więc wiem, co to życie na krawędzi. Ja też jestem taki trochę hardcore. Taki. Patrz. Taki hardcore, to jest życie na krawędzi, stary. Zobacz. Oczywiście podróby adidasków muszą być. Będziemy teraz nagrywać jeden po drugim odcinek, więc... Można powiedzieć, że widzimy się za chwilę. Jeśli pod tym odcinkiem będą 3 łapki w górę, to... bo teraz będzie następny odcinek i prawdopodobnie jeszcze następny. W każdym razie w którymś odcinku, jak będą te 3 łapki w górę, będzie coś fajnego ode mnie. Tak, dobrze, mogę coś teraz powiedzieć. Zobacz, tak. Wbić sobie kawałek w górę page-upem i zacznę napisać komis remiczku. Jestem tani, 5e pocałunek, 10e taniec, 20e logic, 50e seks. Tak tanio? Ja brałem 3 stówy. Aj, dobra. Nieważne. Więc tak, ja się z wami żegnam. A ja się wstydzę. Na razie Malina ucieka. Na razie z farcikiem zapraszam do następnego. Cześć. Mateusz, pożegnaj się. Do widzenia. Pa, pa.